Czy wy widzicie tą wielką paczkę? Na pewno widzicie, bo praktycznie zasłania mnie. Jest taka wielka. I zapewne zastanawiacie się, od kogo ona jest i co tam jest w środku. Co tam jest w środku, to tego akurat nie wiem, ale mogę wam powiedzieć, od kogo ona jest. Przydaje się pilocik do kamery, tak? Teraz już bym nie dosięgnęła, żeby kliknąć start. Ta wielka, gigantyczna paczka jest od tajemniczej youtuberki, która nazywa się Darliwka. I ona mi już, słuchajcie, kiedyś też wysłała paczkę Mystery Boxa, tylko wtedy jeszcze działała pod nickiem na YouTubie Lady Krasna, więc na 100% kojarzycie. Teraz jej kanał nazywa się Darliwka, więc koniecznie tam wbijajcie, bo ona chyba też nagrała filmik, gdzie pokazuje, jak pakuje tą paczkę, ale ja, słuchajcie, tego filmu nie oglądałam, no bo wiecie, nie chciałam sobie zrobić spoilera, no nie, bo to by psuło całą niespodziankę. No i słuchajcie, na 100% ja do niej i właśnie jeszcze do Muffinart też wyślę paczki. Już pewnie jakoś niedługo, tylko jeszcze wiecie, muszę wymyślić do końca, co tam włożyć, bo trochę rzeczy śmiesznych już kupiłam. A jeżeli wy chcecie zobaczyć filmik, jak pakuję te paczki, to wtedy możecie zostawić tutaj, wiecie, tak 20 tysięcy łapek w górę i wtedy na pewno pokażę wam, jak te paczki dla Darliwki i dla Muffinart, tak naprawdę dla Muffinart i dla Kitka, będą wyglądały. Słuchajcie, ja nie mogę tego otworzyć, nie? To jest po prostu takie gigantyczne! 37 seconds later. Oh my god, Darliwka! Tu jest tyle rzeczy, że ja nie wiem, co wyciągnąć. Mam jako pierwsze, nie? I słuchajcie, tutaj na dole, wy tego jeszcze nie widzicie, bo to się trochę pod skrzydłem ukrywa. Ja widzę coś totalnie sztosikowego, z czego będę mogła nagrać kolejny odcinek, nie? Bo oj, wrotki urywa, no nie? Ja już od razu, słuchajcie, dziękuję Darliwce i jej córce, bo pewnie razem to pakowały, tak mi się wydaje. Już od razu z góry dziękuję, jakbym z wrażeń zapomniała podziękować za tą paczkę. No i mam właśnie tutaj od niej liścik. Bardzo się cieszę, że otworzysz naszą tajemniczą paczkę. Mam nadzieję, że będziesz miała mega niespodziankę, a zawartość ci się spodoba. Na początek otwórz niespodziankę numer 1, jest podpisana. O, to dobrze, że ten list sprawdziłam, bo ja tak lubię, wiecie, najpierw pootwierać, a list przeczytać na końcu, nie? Będziesz mogła zobaczyć, od kogo to pudło przywędrowało. Czyli co, to jakoś połączyli paczki z kimś? O co tu chodzi? Potem mamy dla ciebie wyzwanie. Myślę, że każdy chciałby zobaczyć ciebie jako wróżko strażaka. Wszystkie potrzebne ubrania i rekwizyty znajdziesz w środku, tylko nie zapomnij strzelić z różowego łuku. Co? Ale co się tu dzieje? Pozdrawiamy Daria i Oliwka z kanału Darliwka. Co? Mam być strażaką wróżką? O co tu chodzi? Dobra, mam znaleźć numer 1. No to może być problem. Jest tutaj turbo dużo rzeczy, że ja nie wiem, co jest numerem 1. Wiecie co? Ja nie będę szukała tego numeru 1, bo jak zacznę go szukać, to zacznę wszystkie rzeczy już widzieć, co tu jest w środku, a chcę z wami razem to odpakowywać i nie chcę sobie psuć niespodzianki, więc mam nadzieję, że zaraz się znajdzie to numer 1. Dobra, tutaj mamy pierwszy, słuchajcie, jakiś ala... Jak to się nazywa? Nie hełm? Kask strażaka czy coś takiego? Dobra, na razie będę siedziała, mam kapelusz na lato, nie? Mam tutaj jeszcze, zobaczcie, jakieś dino jajo do odpakowania. Pierwszy raz to widzę, a niedługo, słuchajcie, chcę nagrać właśnie odcinek, jak otwieram całą masę przeróżnych pudełek niespodzianek, pudełek i saszetek niespodzianek, tak jak już kiedyś robiłam, więc sobie to jajo wtedy na ten odcinek odkładam. I drugie, moi drodzy, jajo, w ogóle... O co tu chodzi? Same jaja? To na Wielkanoc miał być prezent? Chociaż powiem wam, że może i to miał być na Wielkanoc prezent? Bo ogólnie ta paczka trochę u mnie leży, ale chyba doszła po Wielkanocy. Nie wiem. Może to po prostu przypadek, że dostaję same jaja. A może te jaja oznaczają, że jestem, wiecie, taka śmieszna, że jaja jak berety. Kolejna rzecz to jakiś, słuchajcie, gadżet tutaj z Tigera. A, to jest, wiem co to jest. Wiem co to jest, moi drodzy. Drodzy, bardzo głupie to jest! Gdzie teraz są nożyczki? Oh my god! O Boże, to ten czepek wygląda jak gacie jakieś, gacie po tacie. To się na głowę, wiecie, zakłada. Czekajcie, spróbuję sobie tak trochę założyć, ale nie chcę, wiecie, nie chcę sobie fryzury zepsuć. I musimy sobie, nie wiem, czy sobie, czy swojemu przeciwnikowi trafiać tym w głowę i żeby to się przyczepiło. Ale se rzuciłam. Ej, no nie przykleja się. Działa! Wyglądam jakbym szła na basen w tym czepku. Dobra, posiedzę tak chwilę, niech będzie. Dobra, o!
Wiecie, jak mi tu jest teraz ciepło? Bo mnie lampy strasznie grzeją. Oh my god! To jest chyba najlepsza rzecz ever, jaką mogłam dostać. Przysięgam. Ale to się przyda i w ogóle jaki to jest ładne, bo to jest jakiś narwal. Myślałam w pierwszej chwili, że delfin. A to jeszcze ma bąbelki tutaj! Bąbelki? Tak, bąbelki, ale nie będę tutaj tym pryskać, bo jeszcze mi się obiektyw wybrudzi. Dobra, słuchajcie, mam kolejną niespodziankę. Tym razem są to trolle, więc też odkładam na ten wspólny odcinek, gdzie będę wszystkie otwierała. Dalej, słuchajcie, nie widzę numeru 1, nie? Więc nie wiem, gdzie on się tam schował. Dobra, słuchajcie, ja tutaj widzę skrzydła wróżki. Mam się niby przebrać. No nie wiem, czy się przebiorę! No nie wiem! Nie wiem, czy zasłużyliście, żeby zobaczyć Agę jako strażako wróżkę. Nie wiem, nie wiem. Subskrybenci moi na pewno zasłużyli. Jeżeli wiecie, ktoś subskrybuje, to zasłużył na ten widok. Ale jeżeli ktoś z was nie ma subskrypcji pod tym kanałem, to na pewno nie zasłużył, żeby to zobaczyć. Więc macie czas do końca filmiku, żeby zostawić subskrypcję i wtedy może zobaczycie, nie? No, może, może. Okej, okay, kolejna rzecz. I to jest chyba o mnie. Co? Ja myślałam, że to będą tylko skrzydła i ta czapka strażaka. A to jest... Co? To jest serio całe przebranie? Matko! Daria i Oliwka! Co byście wymyśliły? Ja już się przebierałam, słuchajcie, za rycerza. W sensie bardziej rycerkę, no ale rycerza. Przebierałam się za trolla, przecież cały make-up miałam. Przebierałam się za baletnicę. Nawet tańczyłam jak baletnica. I za różnych jeszcze innych pełno postaci, ale tak wiecie, takie lepsze przebrania to były chyba te, albo może coś by się jeszcze znalazło. To będzie, moi drodzy, jakiś sztos. Dobra, a nie, nie spadaj, nie spadaj. Co my tu, moi drodzy, mamy dalej? O, widzę numer 1 w końcu. Niespodzianka numer 1, zobaczcie. Po takim czasie ją znalazłam. Okej, okay, dobra. Oh my god, tu jest konfetti. To wyskoczyło. Co? Ale fajne. Oh my god. Nie, no patrzcie, ale w ogóle jakiś sztos prezent, patrzcie na to. To jest, wiecie, jakby są zdjęcia normalnie nadrukowane tutaj z moimi w ogóle lalkami, moja lalka. Tutaj mamy Darię, tutaj mamy Oliwkę. Ale jaja, ale fajne, ale czekajcie, bo ja bym chciała to złożyć znowu, żeby to znowu wyskoczyło. Można tak zrobić? Nie wiem. Oj, chyba zepsułam. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie? Nie wiem w ogóle, czy widzieliście, jak to wyskoczyło, ale było turbo śmieszne. Wszyscy mnie zawsze chcą przestraszyć. Tak to się właśnie zawsze kończy. Tu, uwaga, moi drodzy, mam coś idealnego na wakacje. Czyli nasze chińskie lody. Znaczy, nie lody. Znaczy, to są lody, ale ogólnie, wiecie, nasze chińskie te DIY różne zestawy. Takiego z lodzikami i tu z jakimiś ciastkami nie mam. Więc sobie otworzę na pewno za jakiś czas. Chociaż powiem wam, ja mam tych zestawów turbo dużo kupionych i nie mam kiedy tego nagrać, ale mam nadzieję, że niedługo mi się uda. Słuchajcie, i ja widzę tutaj kolejne przebranie, w sensie kolejną jakąś część od tego przebrania strażaka. To są spodnie. Czekajcie, ja nie wiem, czy ja to swój tyłek zmieszczę. Mam nadzieję, że tak. Przebiorę się na końcu, no nie? Dobra, dalej. Nie wierzę. Ja myślałam, że tu same strzałki są. A to jest cały łuk, czajcie bazę? Różowy łuk? Czemu różowy? I strzałki są normalnie. O, nie wierzę. Jak ja się zaraz w to przybiorę, to wy... Padniecie po prostu ze śmiechu. Tak właśnie będzie, padniecie. Oho, moi drodzy, a tu mamy jeszcze Moji Pupsy. Jakaś kuchnia tu jest? Kasa? A nie, to jest cupcake, czyli ten sklep z babeczkami. Kolejna, słuchajcie, niespodzianka. Dobra, to może ja tą, słuchajcie, otworzę, żeby zobaczyć. Tu są akurat z Disneya coś. 3D puzzle? Co? A to, aha, bo to są takie gumki. Ja chyba kiedyś coś z tej serii otwierałam. W sensie, nie te Disneya rzeczy, tylko coś innego. Wow, zobaczcie! Trafiłam tą, jak ona się nazywa? Daisy? Daisy to nie była ta kaczka? Mini przecież to jest! Mini, nie? Była myszka Miki, to był ten chłopak i myszka Mini, to była ta dziewczynka, prawda?
prawda czy nieprawda, bo teraz to już nie wiem. Kolejne pudełko niespodzianka z trollami, ponownie. What? Co to jest za figurka? Ze Star Warsów to jest, słuchajcie. Ja powiem wam, Star Warsów, a bo to jest ten... Star Wars... Jak to po polsku było? No ro... Za ciepło mi jest w głowę i po prostu mi się przegrzewa głowa, nie? Rogue One... A jak to się po polsku nazywało? No patrz! To był jakiś, nie że zimieszek. Przyznam wam się szczerze, że ja Star Warsów jeszcze do niedawna nigdy nie oglądałam. Nigdy, never ever. I zaczęłam, słuchajcie, oglądać Mandaloriana i turbo mi się spodobał. I później zaczęłam sobie właśnie oglądać Star Warsy, tam jakoś od początku. Ale jestem na razie na trzecim filmie. Nie wiem, czy nawet trzeci dokończyłam do końca. Ale ogólnie całkiem spoko, w sensie są lepsze filmy moim zdaniem, ale całkiem spoko, ale jeżeli chodzi o serial Mandaloriana, to totalnie w moje klimaty trafił. Ale co to jest za bohater, słuchajcie, albo bohaterka? To nie wiem. O, to jest trochę jak te, wiecie, te popheady, czy jak one się tam nazywały? Te, wiecie, co tak głowami latają, ale to jest coś innego, to nie jest to dokładnie. Ale bardzo dziękuję, bardzo fajne. Mam nadzieję, że jak obejrzę już te Star Warsy, gdzie ta postać występowała, to wtedy będzie mi się ta figurka bardzo podobała. Aga nie czuje, że rymuje. Dobra, moi drodzy, tutaj mamy jeszcze coś. Barf? Buddies? Co to jest? Aha, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Co to za gluty? Tu są jakieś gluty, patrzcie! Widzicie to? O fuj! Co to jest za dziwna zabawka? Jak ją w ogóle wyciągnąć z pudełka? Halo? Oh my god, to jest wielka żaba! A bo jej pewnie tutaj te gluty... Aha, patrzcie, to się wyci... Dobra, słuchajcie, ja muszę sobie to później obczaić, nie wiem, na YouTubie chyba obejrzę. Bo tutaj na pewno trzeba te gluty jakoś wlać do buzi. Nie wiem, może ta żaba, wiecie, pluje wtedy glutami? Pokażę wam tutaj rzecz, którą już chyba widzicie od samego początku. I już pewnie niektórzy z was wiedzą, co to jest. To jest, moi drodzy, kalendarz adwentowy. W sensie nie wiem, czy do końca to jest adwentowy. No niby kalendarz adwentowy, ale nie mamy przecież teraz adwentu. Ale co z tego? I tak go otworzę. W sensie nie dzisiaj oczywiście, tylko na innym odcinku. I to jest, moi drodzy, kalendarz ze Squid Games. Ale sztos, nie wiem skąd ty go wzięłaś, Darliwka, ale po prostu to jest totalny wypas, więc moi drodzy, możecie Darliwce podziękować, wchodząc na jej kanał, zostawiając subskrypcję i wiecie, tam lajkując filmy, za to, że będziecie mogli zobaczyć taki wspaniały kalendarz na moim odcinku, bo ja się jaram kalendarzem i do tego to będzie, słuchajcie, kalendarz adwentowy w wakacje. Tego jeszcze nie było, tego jeszcze nie grali. A co to, moi drodzy, jest? A to jest taka gra. O, trzeba tutaj jakby te obręcze, te kółeczka powkładać tutaj na te patyczki, no nie? To jest w ogóle bardzo ciężkie, wiecie? O, już 3 trafiłam, a nawet nie patrzyłam. Dobra, to może jednak nie jest takie ciężkie. Moi drodzy, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze maskę. I to jest chyba maska właśnie taka ze Squid Game'u, czyli będzie po prostu totalnie idealna, jak będę nagrywała odcinek z tego kalendarza. Ej, sztosikowa jest ta maska, w ogóle bardzo ci dziękuję za te przeróżne rekwizyty, bo mi to się turbo przyda do różnych filmów, bo oprócz tego, że ja korzystam z tych rekwizytów, tak, ja z nich skorzystam do różnych innych filmów, to jeszcze mój brat tutaj też u mnie w tym pokoju nagrywa i na pewno też z nich skorzysta, więc dziękuję już za mojego brata, nie? Dobra, tutaj mamy jeszcze coś takiego ładnego, I love VIP pets. Coś takiego z zwierzaczkami, też to jest zapewne niespodzianka, w sensie jakieś tam zwierzątko niespodzianka będzie w środku. Więc to już odkładam na mój super odcineczek z otwierania przeróżnych niespodzianek. I moi drodzy, to jeszcze nie jest koniec, bo tu jest kolejne pudełko niespodzianka z myszką Miki. I na koniec, moi drodzy, jeszcze box Tigera. No zobaczymy, co tutaj się trafi. To jest, wiecie, jak te laleczki matrioszki, że pudełko niespodzianka, a w środku kolejne pudełko niespodzianka, nie? Chyba wszystko. A jeszcze mnie czeka zaraz, wiecie, przebranie się za strażaka. Serio, nie spodziewałam się, że dzisiaj będę to robić, nie?
że będę coś takiego ci robiła, że będę się przebierała do strażaka. Dobra, co my tu mamy? Jajka! Serio, to jest wielkanocne, ale nie, no bo to przyszło do mnie właśnie jakoś po Wielkanocy. Trochę ta paczka u mnie niestety leżała, bo pierwsza przyszła muffiny, więc ją pierwszą nagrałam i teraz właśnie ta troszeczkę musiała poczekać, ale miałam dużo innej roboty. Ale teraz już są wakacje i mam czas na nagrywanie. Zobaczcie, tu mamy króliczka też, ale ładny, jaki słodki. Idealnie będą pasowali do tej żaby, nie? Idealnie pasują do siebie. I coś jeszcze tu jest? Wstążka! O! Przyda mi się wstążka, jak będę dla ciebie paczkę pakowała. To nie zdziw się, jak coś będzie owinięte tą wstążką. Nadszedł teraz ten czas, że idę się, słuchajcie, przebrać. Więc pamiętajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak się przebrałam, to musicie mieć zostawioną subskrypcję. Bo jeżeli ktoś z was nie będzie miał klikniętej subskrypcji, to wtedy nie zobaczy tego mojego przebrania, no nie? A wierzcie mi, warto będzie na pewno! I jeszcze na koniec, żebym nie zapomniała, to dziękuję bardzo jeszcze raz Darliwce, Darii i Oliwce za przeczaderską, ogromną paczkę i tak naprawdę jeszcze raz wam pewnie podziękuję, jak będę otwierała ten kalendarz, więc szykujcie się, bo na pewno niedługo wyślę też coś dla was. No i moi drodzy widzowie, pamiętajcie, macie też na końcu filmu będzie oznaczenie kanału Darliwki, więc możecie tam wejść i wiecie, też i zostawić suba albo po prostu filmiki pooglądać i z nią się po prostu zapoznać. A ja idę się przebierać. Wróżko strażak nadlatuje! Komu się coś pali? Zaczaruję wasz ogień i zniknie! Czekajcie, patrzcie, jak mi skrzydełka latają! Nie, no to jest jakiś sztos po prostu! Już wiecie, w co się przebiorę na Halloween, no nie? Tylko jeszcze mi jakichś, wiecie, fajnych butów brakuje, takich totalnie, wiecie, strażackich, potężnych, albo wiem, takiej rury strażackiej mi brakuje jeszcze, nie rury, węża strażackiego. A czekajcie, mam węża. Jednak mojego węża nie znalazłam, bo miałam takiego, wiecie, takiego długiego, zabawkowego węża i chciałam go wziąć, takiego, wiecie, pluszaka, i chciałam go wziąć i go trzymać i, wiecie, mówić jako, że jestem wróżką, to zamiast takiego węża strażackiego mam węża prawdziwego. Bo mogę, bo jestem wróżką strażakiem. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że przebranie wam się podobało. Pa, pa!